Witajcie kochani w pierwszym odcinku Vlogmas! Dobra, zdejmuję te rogi, bo aż trudno mi się skupić na gadaniu. Dzisiaj czuję się trochę jak w tych filmach świątecznych, gdzie wstają rano i otwierają od razu prezenty. To ja wstałam, jeszcze śniadania nie jadłam, ale kalendarze adwentowe bardzo chcę otworzyć. Zacznijmy sobie od jedyneczki w moim przepięknym kalendarzu świątecznym, choinkowym od Ritual z bombeczką. A w środku znajduje się pierwsza świeczka. Zazwyczaj w tych kalendarzach są właśnie cztery i jest to zapach bardzo podobny, tak jak pachnie w Stradivariusie. Teraz kalendarz, którego Wy jesteście bardzo ciekawi, ja również, ale mam o niego mnóstwo pytań. I mamy tutaj zdrowe szoty i w sam raz coś dla mnie, marakuja, mój ulubiony owoc, mango i limonka. Numer dwa w Waszej ciekawości, również i mojej, kalendarz adwentowy bezglutenowy. W środku znajduje się batonik, taki czekoladowy z mleczną czekoladą, więc coś w stylu, wiecie, Principolo i tak dalej. Ten kalendarzyk jest przepiękny i pierwsze opakowanie jest bardzo duże i też ciężkie. W środku znajduje się saszetka i jest to mus. Opakowanie też cudne, z takim lwiaczkiem, mango, guava i banan. Kalendarz fitnessowy, sportowy. Ktoś mi napisał, że tutaj będą zadania do wykonania. Otóż nie, bo to jest kalendarz adwentowy bardzo ciężki, więc mamy tutaj jedzonko, nie zadania sportowe. Jest to odżywka białkowa o smaku pomarańczowo-czekoladowym, więc fajnie na przykład dodać do jakiegoś koktajlu bądź na przykład do placuszków. I kalendarz adwentowy z owsiankami. Tutaj po prostu wyciągamy sobie po jednej codziennie. Nie jest to jakieś takie opakowanie typu z numerkami, więc zobaczymy, co my tutaj mamy. Jest to mieszanka typowo zimowa Winter Magic. Mamy tutaj pomarańcze, cynamon, goździki, więc taka fajna, aromatyczna. Kalendarz bio z Rossmana. W tamtym roku, pamiętam, były przepyszne pierniczki, a w środku jest malutka czekoladka. I soczki, czyli moja babuszka. Nie jest to czerwony kapturek, a czerwone policzki. Tutaj mamy po prostu takie małe szklane buteleczki, różne smaki. Już Wam pokazuję ten pierwszy. Jest to taki właśnie klasyczny. Jeśli chodzi o skład, mamy tutaj jabłko, białe winogrona, sok z pomarańczy, aceroli, jeżyna, sok wiśniowy, miód, no i też jest dodatek żelaza. Kalendarz z orzeszkami. Dajcie znać, czy wolicie, jak kalendarze są tworzone tak z bliska, czy jak mnie widać. A tutaj nie orzeszki, a liofilizowane malinki w czekoladzie. Już nie wiem, jak tam ten kalendarz nazywać. Chyba po prostu taki przekąskowy. Tutaj jest taki duży, duży miks różnego jedzenia bio z drogerii DM. W środku batonik, który mi uciekł, jest z czekoladą oraz orzechami laskowymi. I tutaj oficjalny kalendarz orzeszkowy. Tutaj raczej na pewno takie rzeczy będą. Mamy migdały oraz żurawinę. I to są wszystkie produkty z tego dzisiejszego otwierania. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podobał. Ja chyba jestem najbardziej zaciekawiona firmą z Har. Pytaliście też o kalendarz adwentowy dla Pandy i gdzie jest Panda? Panda jest teraz u mojej mamy, wysłała mi nagranie, więc za chwilkę Wam pokażę, ale będzie u mnie w gościach piesek, będziecie mogli go poznać właśnie w przyszłych vlogmasach, więc też dla niego będzie kalendarz adwentowy. A jeżeli chodzi o Pandę, no to powiem Wam, że jest u mojej mamy, ale nie powiedziałam Wam o jednej rzeczy, co mi ciąży ta informacja, że w sumie nie wiecie o niej. Niestety w tym roku pożegnaliśmy naszą Phoebe, co jest dla mnie właśnie taką ciężką sytuacją, bo w tym roku Phoebe, w poprzednim Stelle, pożegnaliśmy rok po roku, także został nam jeden piesek w rodzinie, ale zobaczcie, jak ona jest żywotna, jaka nasza skręcona pandziucha u mamy przesyła filmiki właśnie dla Was. Szukaj. Szukaj. Siad. Oczywiście pandziucha pojawi się na vlogmasach, ale po prostu teraz jej nie ma. Czeka mnie też troszeczkę wyjazdów, a wiecie, że nie wszędzie też można z psem pojechać. Także później dowiecie się we vlogmasach, jakie są plany, a będzie dużo się działo. Dzień rozpoczynam od szklanki
ciepłej wody z witaminką C. Naprawdę jeden z fajniejszych produktów, jakie ostatnio piłam, więc mogę Wam wrzucić link, bo kupuję go przez internet. Czas na szybkie śniadanko i serial play. Dajcie znać, czy ktoś jeszcze ogląda M jak miłość. Dla mnie to powrót do przyszłości. U mnie dzisiaj gotowanie, ciasto drożdżowe z kruszonką oraz bułeczki. Właśnie włożyłam do piekarnika. Zabieram się za świąteczne dekoracje domu. Tutaj poduchy, czerwona narzuta. Ta akurat poduszka jest z zeszłego roku Sinseya, ale to są nowości, więc też mogę Wam zostawić linki. A tak wyglądają drożdżówki i ciasto po wyjęciu z piekarnika. Wyciągnęłam jeszcze taki przepiękny świąteczny dzbanuszek, więc będzie w sam raz idealnie do kawki czy też herbatki. A w domu przepiękny zapach drożdżówek, że aż nie trzeba żadnej świeczki odpalać, naprawdę cały dom nimi pachnie. Kalendarze otworzone, buły zrobione, więc ruszam, bo mam misję. Jeszcze po drodze spotkałam, dosłownie wychodząc z drzwi, kuriera, więc się cofnęłam, wzięłam paczkę. U mnie ciągle kartony, paczki, no stop, co się dzieje, ale to wiecie, jeszcze po Black Friday. Tymczasem podjechałam na szybko do centrum Wrocka. Udało mi się złapać tramwaj, bo korki to dzisiaj są przeokrutne. A moja misja na dziś to apteka. Mam w domu chorowitka. Leczymy się naturalnie, homeopatycznie, więc tutaj w nie wszystkich aptekach są dostępne takie leki. Też fajnie byłoby ogarnąć taką apteczkę. Mnie póki co nic nie łapie, dajcie znać jak Wasze zdrówko. Ja też mocno trzymam się mojej suplementacji, więc jeżeli macie ochotę, mogę Wam w tym odcinku pokazać, co biorę. Ale zanim apteka, lecę do galerii Renoma. Wchodzę do środka, to już świąteczny klimat. W ogóle zrobili remont tej galerii i naprawdę wygląda spoko, choć jest tutaj mało sklepów. Ale jest jeden mój ulubiony, do którego właśnie zmierzam i jest tutaj mnóstwo fajnych świątecznych rzeczy, prezentów, ozdób babki Panettone. U nas jest to klasyk, zawsze na święta włoskie produkty, ale też mamy Włocha w rodzinie, więc taka tradycja przyszła i do nas. Baci, to są bardzo fajne czekoladki. W środku też jest wróżba, polecam je. W ogóle powiem Wam, że szukam kurtki świątecznej, zimowej, ale nie mogę znaleźć takiej, żeby była dłuższa, cieplejsza. No i w ogóle takie mam wrażenie, że już są raczej resztki, że jeżeli się nie kupiło wcześniej, to teraz naprawdę bardzo ciężko. I nie chcę czarnej w ogóle, bo wszystko czarne to wiem. Ten fajny kolor, ale jakoś wielka. Zobaczyłam, ile tutaj w ogóle kalendarzy adwentowych, aż jestem zdziwiona, bo takie drewniane to wiadomo, samodzielnie do wypełniania, ale zobaczcie, tutaj jest jakiś jedzonkowy. Tutaj wersja beauty, raczej to akcesoria. Są też takie choinki do własnoręcznego wypełniania, ale jestem w szoku. To jest coś ciężkiego. Wow, jak książka otwierane, ale piękne. Śmieszne zestawy z kawkami. Te pudełeczka, te kubeczki świetne są. Akcesoria do pakowania prezentów. Nawet są pudełka z pieskami, jakie cudne. Mikołajki. Tutaj przepiękna ozdoba z tym księżycem, bardzo mi się podoba. Dziadek do orzechów, aniołek, ale ten jak mi się spodobał, jak kocham takie pastelowe rzeczy. Domek na górze, hitowy, jejku, no nie wiem, po co ja to zaglądałam. Teraz się zastanawiam, czy go nie kupić, bo jeszcze takiego pięknego nie widziałam. Też jest różowy, ale ten jest hitem. Pasowałby mi do domku. Świeczki świąteczne oczywiście też muszą być, ale zobaczcie tutaj z takim na pokrywce z krzatem hit. Ale największe wrażenie chyba na mnie zrobiło to, zobaczcie, to są świeczki w takich opakowaniach. Cuda po prostu. Mega. Później można sobie to właśnie wykorzystać jako pojemnik. Yankee Candle też są świeczki, więc bardzo fajnie, ale zobaczcie tutaj z kryształami zatopionymi w środku. No rewelacyjne są te świece, zachwycam się nimi. Zobaczcie tutaj, też jest takie losowanko świąteczne. No tu jakie cuda opakowanie z takim kloszem. Tutaj moje kurteczki do mierzenia, trochę tego jest, nawet pani mi pomogła do przymierzalni zanieść, także zaraz Wam się pokażę. To jako pierwsza wpadła mi w oko zarąbista, w ogóle kolor też inaczej tutaj wygląda w kamerze, ale jest jakiś problem z suwakiem, nie chcę tu się zapiąć, więc nie wiem czy ją kupię. Też jest trochę droga, więc może z jakiegoś puchu, pierza, no nie wiem, jeszcze z nią powalczę, ale... No słuchajcie, nie przyszłam tutaj teraz po kurtki, tak? Jak to się mówi, przypadkiem. Tą kurtałę chyba sobie wezmę, ponieważ to jest moja kurtka idealna, bo ma tutaj takie ściągacze. Przez to jest o wiele cieplej. No ja mam rozmiar L-kę, mam szerokie ramiona. Pewnie M-ka by się lepiej układała, ale nawet też nie jest taka droga. No jest jaśniutka, więc spoko. No właśnie mam wrażenie, że w tych kurtkach, które nie mają tu ściągaczy, wyglądam jak jakiś bałwan. Także chyba nie, choć jest bardzo
milutka, przyjemniutka. Z tego to mógłby jakiś mem powstać. Ten moment, kiedy jedziesz do apteki, a po drodze masz TK Maxx i wychodzisz z całą siatą zakupów. Pozdro. Dotarłam do domu, no i kupiłam tego pięknego. Będzie mi tutaj fajnie w domku pasował. Na razie go postawiłam tutaj na wejściu, przed pokoju, ale pomyślę, co dalej, gdzie go umiejscowić. Zjem szybkie ciacho, dodam film i zbieram się, bo umówiłam się dzisiaj na jarmarku z moim znajomym Rafikiem. No i muszę się cieplej ubrać, bo wieczorami to już zimno się robi. Kupiłam sobie ostatnio nowe buty, jeszcze ich nie nosiłam, więc sobie teraz je przetestuję, relaksy, więc może to się kojarzyć z perelem, ale teraz zupełnie inaczej wyglądają. Takie po prostu śniegowce. Mierzyłam je w sklepie, bardzo ciepło się wydawały. Chciałam w ogóle kupić moonbuty, ale tam, słuchajcie, rozmiar ten, który mierzyłam, był za mały, ten kolejny był już za duży, no i też rozmiary wszędzie gdzieś tam są wyprzedane, więc zobaczymy, czy się sprawdzą. Dotarliśmy na plac solny, jeszcze żadne stanowisko nie zostało odwiedzone. Z Rafikiem jesteśmy i stwierdziliśmy, że idziemy na burgera, ale mamy tutaj dobry powód, rozchodzimy z jedzenia tego burgera, także trzeba tak żyć. Burger jest. Rafał już prawie całego zjadł. A ja gadam przez telefon. Przepiękny domek. Można tutaj się napić grzańca. Na placu solnym, ale obok znajduje się też wielki, że tak powiem, salon gier. Na pewno tutaj któregoś dnia przyjdę, bo nie chcę wszystkiego od razu robić. A tutaj jest dom przeszkód, więc też będę wam pokazywała, jak przychodzę przez te wszystkie przeszkody. Ja to się śmieję, że to jest koło chomika. Tutaj się też chodzi, że tak powiem, niezłe dymy. Mnóstwo stoisk, a tutaj domek z piernika. Rafał? Robimy taki w sobotę. Tak? Robimy. Jesteś pewien? Ja mówię, że robimy. Ja zastanawiam się, czy wyjdzie to, ale... Ja wierzę w swoje siły i umiejętności i myślę, że damy radę. To jest bob budowniczy po prostu. Oczywiście jest karuzela mikołajowa, co roku jestem na niej. Choinka jeszcze nie jest odpalona, wydaje mi się, że w Mikołajki ją odpalają i przyjdziemy na pewno na jej odpalenie. Zrobili w tym roku bardzo fajne domki ze scenerią, gdzie po prostu można sobie zrobić fotkę. Teraz pytanie, gdzie Paulo siądzie, na reniferze czy w wozie? Proszę wstawiać w komentarzu. No. Chodzi. Ja będę... Tak trzeba żyć. Rafik robi zdjęcie. Dzisiaj dzień rozpusty. Jarmark. Ja mówię do Rafała. Dawaj nagrywamy. Stawiam nie, tutaj aparat. Mogę pomyśleć. Wziąć dwa. Złe to nie ja. To jest ktoś, kto namawia mnie na churros. Weszliśmy sobie na górę, tutaj jest przepiękny widok. Jak coś kupił Rafał, się tylko poczęstuje. Tutaj fotograf, więc spadajcie na Instagrama oglądać zdjęcia. Nie da się tu ani jeść, ani pić, jak ja nie robię zdjęcia, jak Rafał nie robi zdjęć, to Rafał jest fotografem ludzi, także pozdro. Pytaliście o ceny grzańca na jarmarku. To jest 15 zł, ja zawsze piję poncz świąteczny, to jest bezalkoholowy, bardzo go polecam, a kałce za kubek to jest 20 zł. Dajcie znać, co myślicie, czy waszym zdaniem drogo, czy tanio. Warto też zaznaczyć, że za grzańca zakupki trzeba płacić tylko gotówką. Rozmawialiśmy ostatnio z Rafałem, kiedy rozpoczął się ten pierwszy jarmark i było to 7 lat temu. Słuchajcie, ja 5 lat mieszkam we Wrocławiu. Rok wcześniej, zanim mieszkałam, byłam tam i w ogóle można kolekcjonować te kulki z jarmarku. Ja mam w domu dwa. Ja trochę żałuję, że nie mamy każdego, tak szczerze. Może. Jeszcze zbierzemy, może gdzieś z Podlady ktoś. O, właśnie, może ktoś z was ma do odsprzedania, to my kupimy. A tutaj jest plac solny i słuchajcie, mamy kwiaciarnie czynne całą dobę, ale oprócz kwiatków są też piękne stroiki, wieńce. Warto tutaj zerknąć. Teraz. I moi kochani zrobili ten... Kolejna fajna miejscowa do zdjęć, można być w grzańcu. Rafał mi przed chwilą robił bumeranga na Instagramie, ja mu spróbowałam zrobić, się wywali po drodze. Oto Rafik w dzbanie. Ja myślę, że po tym torem przeszkód to powinien być obligo
alkomat. Ten z alkomatem, bo tutaj jak pośle tych ludzi, to jest różnie. Tutaj się zaczyna od Placu Solnego ten jarmark, ale wam pokażę takie fajne tajemnice wrocławskie, więc jeżeli będziecie, nie jesteście stąd, przyjeżdżacie na wycieczkę, zerknijcie sobie na bułka z masłem. Wejdźcie tutaj do środka, tym korytarzem. Spójrzcie, jak tutaj pięknie wygląda. Wiadomo, że latem najfajniejszy klimat. Można siedzieć na zewnątrz, ale w środku też jest bardzo fajne wnętrze. Bardzo fajny klimacik. Lubię siedzieć zawsze z tej strony. Tutaj przy naszym kochanym Golasku, a tu jest łazienka. Zobaczcie, jaka czaderska. Dyskoteka. Zarobiste miejsce. A teraz jesteśmy sobie na neonkach. Warto zaglądać w różne podwórka. Tutaj właśnie są wywieszone różne neony. To jest śmieszne, bo tutaj są imprezy techno. O, jaki piesu piękny. Dodę tutaj z nimi. A tam jest Doda? Jest Doda. To idziemy na kanionkę. Jestem w dresie, ale... ale czekaj, jeszcze coś powiem. Bo właśnie mówiłam, że tam jest impreza. Tutaj jest pub Czarny Kot, tutaj jeszcze jakiś inny pub, a tu na samej górze ostatnie okienka, ośrodek medytacyjny, bardzo fajny. Rafał usłyszał Dodę i już tu jesteśmy. My jesteśmy naczelnymi panami programu 12 kroków do miłości, więc usłyszeliśmy Dodę i jesteśmy od razu u Dody. Rafał, pochwal się, masz zdjęcie z Dodą? Żeby jedno. 50. Tak? No na tylu koncertach. To... Żeby nie było 50, to nie był żart. To była naprawdę. Ukryta prawda. Wróciłam już do domu, powiem wam, że jestem jakaś padnięta dzisiejszym dniem, ale teraz czas na mój wieczorny relaks i tak jak zawsze pokazuję wam codziennie okienko z kalendarzy adwentowych, to pokażę wam moją ulubioną książkę, którą bardzo często pokazuję na Instagramie i jest o nią milion pytań. Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia. Więc zaczynamy dzisiaj miesiąc grudzień. No i nowiutka kartka z kalendarza. Możecie dokładniej przeczytać je na Instagramie, bo tam właśnie wstawiam kartki bardzo często, praktycznie codziennie. Wyobraź sobie, że dzisiejszy dzień jest ostatnim i to naprawdę ciekawe rozmyślenia są codziennie. Wiem, że po prostu wiele z was tą książkę kupiło, ale jest fajna. Codziennie można do niej zaglądać i tak naprawdę każdego roku coś nowego wyciągnąć. Czas na kąpiel. Dzisiaj wybiorę sobie kulę z kalendarza adwentowego z Lasza, który mogliście już zobaczyć na moim kanale. Kuszę się dzisiaj na taką oto babeczkę. Jest też na niej trochę brokatu. I wybiorę sobie również świecę z mojej szafki świecowej kolekcjonerskiej. Pokażę wam na pewno w oddzielnym filmie, nagram. Obiecuję to już 100 lat, ale wiecie co? Chcę po prostu zrobić ten odcinek taki fajny, konkretny, nic na szybko, żeby no, móc więcej opowiedzieć. A dzisiaj Frosted Cranberry od Bath & Body Works. No to rozpuszczamy kulę. Jestem ciekawa, co tutaj ze środka wypłynie, bo słyszeliście te konfetti i już widzimy, że tutaj różowy kolor wylatuje. Jeszcze chcę sobie troszeczkę piany dodać, więc wzięłam kawałek taki oto kapsułki, którą się właśnie kroi na kawałki. I pod bieżącą wodę. Także spadam się kąpać. Jutro fajny dzionek, a pojutrze jeszcze lepszy, ponieważ wybieramy się na wycieczkę jarmark do Niemiec, więc będzie się działo. Dziękuję za oglądanie. Przypominam, vlogmasy codziennie do końca świąt. Buźka, do zobaczenia jutro, pa, pa.